Dzień dobry, witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkie Zodiakalne Barany. I patrzymy kochani, co się u Was wydarzy w styczniu 2020 roku. Jest to czytanie ogólne, od razu zaznaczam, w związku z tym na pewno nie dla każdego. I jest to czytanie takie w zasadzie niesformalizowane, że tak powiem. Czyli nie ma tutaj odgórnie narzuconego tematu, że czytamy na miłość, czy czytamy na pracę, czy na coś jeszcze innego. Czytamy to, co nam się po prostu pokaże, to, co nam się narzuci. Ja zawsze w momencie postawienia kart no, mam też jakieś swoje odczucia, czasami wizje, jakieś swoje wrażenia, coś tam do mnie przychodzi. No, i wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna interpretacja, bo z jakiegoś powodu tak to się właśnie w głowie układa w taki, a nie inny sposób też słowa się dobiera, i to nie jest tak, że ja tutaj czytam z jakiejś kartki, czy po prostu z jakiejś ściągi. To jest to, co ad hoc po prostu do mnie przychodzi, więc myślę, że właśnie tak to powinno wyglądać. Więc, co u Was mi się pokazuje, drogie barany? Ja widzę tutaj przede wszystkim barany takie zalęknione, odcięte gdzieś w ogóle od swojej uczuciowości. Tak, jakbyście się po prostu na to zamknęli, zablokowali. Tak, jakby świat uczuć nie miał dla Was w tym momencie w ogóle nic do zaoferowania, jakby nie miały te uczucia do Was w ogóle przystępu. To jest być może wyparcie niektórych uczuć, takie trochę um, udawanie, że jestem zimny, zimna jak posąg. Bo mamy metalowego króla wraz ze Słońcem, jako energia przewodnia. I dobrze, że jest tutaj to słoneczko, bo ja widzę, że ten pancerzyk, który gdzieś tam wokół siebie. Zbudowaliście, będzie powoli, powoli się roztapiał. To jest tak, że pod wpływem tego słońca, tego ciepełka, które prawdopodobnie no, ktoś Wam tutaj okaże, gdzieś z zewnątrz takie, a nie inne okoliczności przyjdą, no, postanowicie ten pancerz ostatecznie z siebie zdjąć. Być może to będzie odbywało się stopniowo, ale sami zauważycie, że po pewnym czasie on Wam już nie będzie potrzebny. Bo ten metalowy król to jest właśnie takie przywdziewanie pewnego rodzaju pancerza. Po to, żeby nikt nie miał do mnie przystępu. A dlaczego ma nie mieć przystępu? No a no po to, żeby nikt nie był w stanie mnie zranić, bo um, jeżeli się odsłonimy, no to wiadomo, że możemy się wystawić na zranienie. Nigdy tutaj jakby nie, nie jesteśmy w 100% pewni, czy ludzie, którzy są wokół nas, mają pozytywne czy mają negatywne intencje i niektórzy wolą tutaj się zawczasu, jak to się mówi, zabezpieczyć. Ja też widzę, że dosyć e, dużo przeżyliście w ostatnim czasie. Mogły być bardzo przykre doświadczenia, mogły być przykre relacje z ludźmi, które po prostu spowodowały, że właśnie ten pancerz i tę maskę nałożyliście na siebie, ale Spokojnie tutaj to styczniowe słoneczko zacznie po prostu te wasze blokady e, rozpuszczać, jak to się będzie odbywało. E, przede wszystkim tutaj widzę jakąś taką grupę baranków, które mogą mieć niepoukładane relacje rodzinne i teraz wiadomo no zbliżają się święta, ten okres świąteczno noworoczny, to jest taki czas, kiedy spotykamy się z rodziną, kiedy po prostu jesteśmy blisko siebie, więc jeżeli tam były jakieś Niesnaski, z wady, gdzieś po prostu no, nie mamy do końca kontaktu z tą rodziną, yy, no to jest nam bardzo przykro. W tym czasie odczuwamy to jakby podwójnie, a nawet potrójnie. W związku z tym pojawia się tutaj dziewiątka mieczy. Są to jakieś stresy, jakieś po prostu nieprzespane noce, szarpanina, natrętne myśli. I to jest właśnie związane z dziesiątką kielichów, czyli chcielibyśmy tego ciepła, domowego ogniska, ale z jakiegoś powodu no, tego nie ma. Coś się tutaj takiego wydarzyło, co po prostu sprawia, że się zamartwiamy. No może być tak, że niektóre barany tutaj po prostu um, są perfekcjonistami, chcą przygotować piękne święta, żeby właśnie była wspaniała atmosfera, rodzinne ciepło i są bardzo, bardzo zestresowani tą całą organizacją, bo boją się na przykład, czy ze wszystkim zdążą, albo czy wszyscy członkowie rodziny będą zadowoleni. To jest taka poboczna jakby interpretacja. Bardziej wydaje mi się tutaj, że po prostu... Um, albo odsunęliście się od kogoś lub ktoś od Was i to jest dla Was przeogromnym źródłem stresu. I wy możecie udawać, że tak naprawdę e, mnie to nie boli, ja to jestem ponad to, ale tak do końca nie jest, bo w środku rzeczywiście jest dużo nerwowości, dużo stresu. E, mamy tutaj szóstkę mieczy i piątkę mieczy. Zobaczcie, w ogóle na górze macie same miecze, także tutaj bardzo, bardzo dużo takiego destrukcyjnego, negatywnego myślenia, bardzo dużo stresów, ale ta szóstka mieczy Pokazuje nam, że odchodzimy tutaj od pewnych spraw, być może pewnych ludzi, um, z którymi. Um... Jakby zdaliśmy sobie sprawę, że to była taka swoista walka z wiatrakami, że nie na wszystko mamy wpływ, że pewne sprawy no, trzeba porzucić, gdyż są one po prostu z góry dla nas przegrane. One nie będą wyglądały tak, jak my sobie tego życzymy. My możemy tutaj zabiegać o pewne relacje, ale jeżeli ktoś na przykład nie chce mieć z nami kontaktu, no to po prostu nic nie zrobimy. Bo Piątka Mieczy to jest taka karta, która może pokazywać, że czasami e, na przykład kończy się związek i jedna ze stron po prostu tutaj próbuje. Próbuje usilnie zabiegać o to, próbuje coś łatać, coś naprawiać, ale sytuacja jest w zasadzie z góry przegrana, ponieważ na przykład ta druga strona no, nie do końca chce tutaj jeszcze takiego pojednania, nie do końca chce ratowania czegokolwiek, więc to jest coś takiego, jakbyśmy ratowali tonący okręt, który i tak prędzej czy później zatonie. I ja tu widzę was po prostu, jakbyście sobie zdali z tego sprawę, że tu trzeba płynąć w swoim kierunku, pozwolić nawet. Tym osobom, czy osobie się oddalić. Być może na stałe, być może na jakiś czas. Być może te osoby też potrzebują czasu, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć, tak na spokojnie, w samotności. A my płyniemy sobie w swoim własnym kierunku. Czyli u Was jest tutaj też zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu patrzenia na pewne relacje, bądź pewne sprawy, pewne sytuacje problematyczne. Wychodzicie z ósemki mieczy, kochani. Magowi, czyli wychodzicie. Z jakichś waszych lęków, kompleksów. Być może byliście przez jakiś czas uzależnieni od pewnej relacji. Baliście się, że jeżeli pozwolicie komuś odejść, nie nawiążecie tego kontaktu, kontakt się urwie, to po prostu wy sobie nie poradzicie w jakiś sposób. I rzeczywiście tutaj blokowaliście się na emocje, na uczucia, bo było to dla Was po prostu zbyt bolesne. Z drugiej strony, wychodzą tutaj na jaw wszelkiego rodzaju kompleksy. Ja to widzę również w ten sposób, że może być tutaj e, związek dwojga osób, e, w którym występuje taka dosyć duża dysproporcja pod względem e, potrzeb seksualnych. Czyli jedna osoba, prawdopodobnie mężczyzna, namawia Was tutaj na różnego rodzaju eksperymenty, że chciałby na przykład spróbować tego czy tamtego. Natomiast Wy m, do tej pory byliście poblokowani na to, z tego względu, że być może są tutaj panie z podznaku Barana, które ym, no mają za sobą. Dużo kompleksów, być może wam się wydaje, że to ciało nie jest doskonałe, komuś się może wydawać, że jest za gruby, za chudy, za niski, za mały, za duży. No wiadomo, po prostu te nasze kompleksy tutaj jakby dochodziły do głosu i w związku z tym mogło to się objawiać również wszelkiego rodzaju blokadami seksualnymi, jak najbardziej także. Mogły tutaj być panie, które na przykład Przeszły różnego rodzaju operacje, być może zostały blizny po tych operacjach, być może wstydziły się w jakiś sposób obnażenia swojego ciała, pokazania siebie w całej okazałości. I to też by tłumaczyło właśnie przywdziewanie tego pancerza. Czyli widzę tutaj, też takie związki, gdzie na przykład um, sytuacje intymne no, nigdy nie rozgrywały się na przykład za dnia albo przy dziennym świetle albo w ogóle um, musiało być pogaszone światło, bo tutaj no, ktoś miał właśnie takie swoje kompleksy, że um, stosunki seksualne wchodziły w grę tylko przy zgaszonym świetle. Natomiast ta karta maga tutaj może sugerować, że jakby wreszcie zyskujecie odwagę też, żeby właśnie te swoje zahamowania przełamać. Powolutku, powolutku ten Zdjąć, a to dlatego, że zaczynacie czuć się bezpiecznie, zaczynacie dostrzegać, że ze strony tej osoby czy osób wokół was nic wam tak naprawdę nie grozi, że możecie sobie spokojnie na to pozwolić. Te karty również by mi tutaj to potwierdzały, no mamy tutaj górę. Oczywiście jest taka konotacja związana ze szczytowaniem, czyli również gdzieś tam konotacja seksualna, ale nie tylko, bo wspinanie się na górę, kochani, to jest zawsze przełamywanie jakichś swoich granic, to jest sięganie po więcej. To przez windowanie się w górę, wchodzenie, właśnie wspinanie się gdzieś na szczyt swoich możliwości, czyli właśnie przekraczanie tych swoich słabości, pozostawanie, pozostawianie gdzieś z tyłu swoich kompleksów, takich przekonań, że ja nie mogę. Tu jest wiara w to, że przecież mogę wejść na ten szczyt. I mamy kartę mężczyzny, więc tutaj właśnie kluczowa może być ta postać mężczyzny. Dlatego podejrzewam, że... Większość osób, które wysłuchają tego czytania, to będą po prostu panie, które właśnie gdzieś tam przywdziewały do tej pory ten pancerz, no nie potrafiły się w jakimś tam zakresie otworzyć. Być może właśnie nie potrafiłyście się otworzyć w relacji z tym mężczyzną, być może on chciał czegoś więcej, dla was to były jakieś tam nieprzekraczalne granice, być może jakiś rodzaj konfliktu tutaj nastąpił. Natomiast wchodzenie na górę zdecydowanie pokazuje nam progres, czyli. Jakakolwiek by to nie była sytuacja, no ona zaczyna się polepszać, poprawiać. Może też być tak, że to właśnie ten mężczyzna jest tutaj takim ogniwem kluczowym do tego, żebyście się po prostu otworzyły, żebyście postanowiły wspinać się wyżej, postanowiły na przykład troszeczkę. Poeksperymentować, sprawić, żeby Wasze życie było bardziej ekscytujące, wyszły właśnie z tej ósemki mieczy, czyli z takich negatywnych przekonań o sobie. Widzę też tutaj właśnie dużą rolę w tym mężczyźnie, dużą rolę tego mężczyzny w budowaniu Waszego poczucia własnej wartości. To jest bardzo ważne, żeby mieć przy sobie taką osobę, która nas akceptuje bezwarunkowo, bo dzięki temu właśnie my zyskujemy poczucie własnej wartości. I tu widzę taką sytuację, że częściowo e, panie spod znaku barana no, mogły w to nie wierzyć, mogły być na początku podejrzliwe, bo pojawia się mężczyzna i on tutaj was chwali, tutaj jemu się wszystko was podoba, e, mógłby was najchętniej wsadzić po prostu do ramki i powiesić was na ścianie, jak obrazek, i jest po prostu w was wpatrzony. No, tak po prostu wygląda prawdziwa miłość, że akceptujemy tę drugą osobę e, niezależnie od jej wad, a wiadomo, że kompleksy ma każdy. Każdy z nas, tak naprawdę, każdemu coś się tam. W nim samym nie podoba, ale y, właśnie osoby wokół nas, osoby nam bliskie, potrafią nas akceptować takimi, jakimi jesteśmy. I ja tutaj widzę też u Was takie przełamanie, właśnie dlatego, że dostrzegacie to, że dla innych jesteście po prostu dobre, takie, jakie jesteście, że nie musicie się zmieniać, nie musicie nic tam w sobie ulepszać, poprawiać, że jest dobrze tak po prostu, jak jest. I tym się cieszcie, zyskujcie poczucie własnej wartości, tego Wam życzę i wszystkiego dobrego na styczeń oraz nowy rok. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.